przy imprezie o nazwie Noc Snu w Wielkim Parku Narodowym. U nas jest to trzecia impreza, natomiast w skali Polski te imprezy odbywają się już od 5 lat i takim koordynatorem, organizatorem w skali całego kraju jest Stowarzyszenie Ptaki Polskie. My włączyliśmy się w ten cykl i jakoś to wszystko tak ułożyło, że myślę, że stało się to już, stała się ta impreza stałą imprezą w naszym kalendarzu. To dla mnie ta impreza Noc Snów tak przede wszystkim wiąże się i kojarzy się i tak odczuwam to jako takie poszukiwanie wiosny, ponieważ jest to termin zawsze gdzieś marzec, kwiecień, czyli wiosna zaczyna się budzić i myślę, że dzisiaj chodząc po lesie w nocy będziemy mogli wciągnąć powietrze i spróbować poczuć, czy już wiosnę czuć. Mam nadzieję, że w tym roku nasze ruchy będą udane, że każdy z Państwa usłyszy sowę i ta sowa się odezwie tak głośno i tak gwałtownie, że niejednemu się włos zwierzy na głowie. Program tej dzisiejszej imprezy jest następujący. Najpierw nasz kolega Tomasz Chłuszcza opowie o sowach, o ich biologii. Potem obejrzymy film o sowach, a potem udamy się na lesuchy. I bardzo proszę Tomka, tak? Bardzo proszę Tomka Chłuszczę, nasz leśniczy, Ogród Ochrony Mikołajewo, największy spec od sów w naszym parku. Ogród Ochrony Mikołajewo, to się zgadza, druga część niekoniecznie. Słów kilka o samych sowach, bardzo ciekawej grupie ptaków, która przez bardzo długi okres była znienawidzona, bano się sów, unikano kontaktów z nimi, to skutkowało przede wszystkim małą wiedzą o tych zwierzętach, ale także jakimś konkretnym prześladowaniem sów. Jest to ptak, który przystosował się do funkcjonowania nocą. Noc to czas, kiedy można skutecznie polować na ofiary. To czas, kiedy inni zainteresowani chociażby gryzoniami nie polują. Mam na myśli tutaj inne ptaki szponiaste. A żeby móc funkcjonować w tak niedogodnych warunkach, kiedy jest bardzo ciemno, sowa wykształciła szereg elementów, które jej w tym pomagają. I to, co teraz widzimy, to, z czym się nam kojarzy sowa, to przede wszystkim duża głowa z taką częścią twarzową, z oczami, podobnie jak u człowieka, skierowanymi do przodu. No i ta część wokół oczu, wokół dzioba, to tak zwana szlara. Są to pióra odchodzące koncentrycznie. Pióra, które tworzą coś w rodzaju anteny satelitarnej. Sowa niejednokrotnie poluje w zupełnych ciemnościach, a szczególnie mówię o tych gatunkach, które mają czarną tęczówkę. Może z pozytywnym skutkiem zasadzać się na drobne gryzonie, nawet w pomieszczeniach zamkniętych. No i musi opierać się na przede wszystkim tych sygnałach dźwiękowych. A żeby wyłapywać najmniejszy szmer, wykorzystuje szlarę, która działa jak antena satelitarna. Zbiera sygnały i na podstawie tych impulsów sowa niejednokrotnie kieruje swój atak bardzo, bardzo precyzyjnie. Nie wszystkie sowy wykształciły szlarę. W przypadku takich gatunków jak chociażby suweczka mówimy o pewnej ewaluacji wstecznej. Suweczka jest małą sową. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze część przynajmniej grup w terenie będzie miała okazję usłyszeć tę sowę. Suweczka poluje przed zmierzchem, a także w ciągu dnia, czyli w pełnym świetle. Suweczka jest gatunkiem północnym, w związku z tym musiała jak gdyby cofnąć się w swojej ewolucji, przystosować do pełnego światła w swoim funkcjonowaniu. Otóż na północy bardzo często mamy dzień, światło przez całą dobę i suweczka bardzo dobrze radzi sobie w tych warunkach, a tym samym szlara nie jest jej potrzebna. Niemniej jednak większość sów ma taką szlarę. Mamy tutaj sowę uszatą, czy chociażby płomykówkę. Wydaje mi się, iż czaszka sowy wymaga pewnego dokładniejszego potraktowania. Otóż to, co sowy też mają bardzo mocnego, to również wzrok oprócz słuchu. Oczy bardzo duże, oczy, które nie mieszczą się w czaszce. W związku z tym w ewolucji powstały takie tulejowate elementy, w których osadzona jest gałka oczna. Gałka nieruchoma, żeby zaoszczędzić na miejscu, a także na wadze, nie ma mięśni wokół gałki ocznej. Sowa rekompensuje tę niedogodność bardzo dużą ruchliwością szyi. Jest w stanie obrócić głowę o 270 stopni. Oczy sowy są stosunkowo duże. Gdybyśmy zachowali proporcje oka
do wielkości oka, do wielkości ciała sowy przeniesie na człowieka, to okazałoby się, iż my musielibyśmy, stosując ten sam stosunek, mieć oczy wielkości piłki do koszykówki. No, pomaga to sobą również w bardzo skutecznym polowaniu. A propos zmysłu słuchu i szlary, sowa ma niesymetrycznie ułożone otwory uszne. Te uszy, które nazywamy jako uszy sowy, puszczyk czy słowa, sowa uszata, tak zwana uszatka, której głowę widzieliśmy przed momentem, te uszy nie spełniają żadnej funkcji, jeśli chodzi o zbieranie impulsów, tylko i wyłącznie służą do wyrażania stanu emocjonalnego sowy. Zaś te właściwe uszy są bardzo skromne w swoich rozmiarach, ukryte pod piórami. Impulsy dochodzą do mózgu sowy z pewną różnicą czasową, wynikającą z niesymetryczności tychże otworów, a to daje możliwość stworzenia tego obrazu akustycznego z większą precyzją. Przystosowania do nocnego funkcjonowania. Uszatka i płomykówka. Sowy generalnie dzielimy, jeśli chodzi o kolor tęczówki, na trzy grupy. Sowy z czarną tęczówką to są sowy, które przystosowane się do polowania w zupełnej ciemności. Dzisiaj będąc w terenie, mam nadzieję, że wszyscy usłyszą najpopularniejszą naszą sowę, czyli puszczyka. Puszczyk poluje nocą, chociaż nie zawsze, kiedy jest w dużej potrzebie, kiedy wyprowadzane są lęgi, również zmuszony jest do polowania w ciągu dnia. Niemniej jednak czarna tęczówka pomaga puszczykowi w polowaniu podczas niejednokrotnie zupełnej ciemności. Uszatka, puchacz to sowy, których tęczówka jest pomarańczowa, a to oznacza, iż sowy te mogą polować o zmierzchu, o świcie, ale także w ciągu nocy. Takie sowy jak włochatka, pójćka czy suweczka mają tęczówkę żółtą, a to oznacza, iż mogą polować również w okresie pełnego światła. Pole widzenia u sów jest stosunkowo wąskie, tak w porównaniu do człowieka ten kąt, widzenie przestrzenne zaledwie 60-70 stopni, ale jak już mówiłem, sowa ma bardzo ruchliwą szyję. Ta szyja jest stosunkowo długa, ma aż 14 kręgów i kąt obrotu to aż 270 stopni. Oko sowy również jest niezwykle ciekawe. Pręciki i czopki to są elementy, które odpowiadają za możliwość widzenia w kiepskim oświetleniu, a także szczególnie czopki odpowiadają za rozpoznanie barw. Pręcików sowa ma zdecydowanie więcej niż czopków, a to pomaga jej w wykorzystywaniu tego zmysłu w większej ciemności. Sowa barw raczej nie rozpoznaje. No i jeszcze słów kilka o tej szlarze. Wspomniana przeze mnie suweczka, skoro poluje w ciągu dnia, skoro słuch nie jest potrzebny do sukcesu łowieckiego, tak bardzo jak w odniesieniu chociażby do płomykówki, ta szlara nie jest aż tak bardzo rozwinięta. Czas, kiedy się spotykamy, to okres bardzo wzmożonej aktywności głosowej psów. I stąd też okresy lęgowe pokrywają się oczywiście z tym intensywnym odzywaniem się. Jesteśmy w mniej więcej połowie marca i widzimy, że większość sów akurat już rozpoczęła wyprowadzanie lęgów. Puszczyk uralski rozpoczyna bardzo wcześnie, większość w marcu, ale suweczka jeszcze czeka, jeszcze ptaki dobierają się w pary. Aczkolwiek sowa jest zwierzęciem bardzo mocno terytorialnym, broni swoich terytoriów i także ta aktywność głosowa jest dość mocno zaznaczona w przypadku sów również w okresie jesiennym, kiedy młode ptaki opuściły już gniazda, kiedy starają się zająć nowe rewiry. Ptaki już osiadłe na danych terytoriach bronią ich również bronią głosowo, czyli sygnalizują to swoim pochukiwaniem. I przechodzimy do konkretnych gatunków. Dymorfizm płciowy bardzo mało zaznaczony, aczkolwiek u sów to samica jest większa, samiec jest mniejszy, zastanawiano się, dlaczego akurat takie rozwiązanie. Być może mniejsze rozmiary samca sprawiają, iż jest lepszym łowcą. Samiec, kiedy samica wysiaduje jajka, w pierwszym etapie odchowywania młodych, to on i bardzo intensywnie poluje,
i to on dostarcza pokarm samicy. Dzisiaj pogoda, jeśli chodzi o nasłuchy, nie jest idealna, ale naszym sprzymierzeńcem jest zła wczorajsza pogoda. Wczoraj padało, czyli warunki, jeśli chodzi o polowania słów, były bardzo złe. Skoro samce wczoraj miały wolne, no dzisiaj już niestety nie mogą sobie na ten komfort pozwolić. Także wyruszą w teren, no a to stworzy nam oczywiście możliwość wysłuchania. Gdzie gnieżdżą się sowy? Tak jak zasiedlają różne środowiska, tak też możemy oczekiwać gniazd w bardzo różnych miejscach. Generalnie sowy nie budują gniazd. Wyjątkiem tutaj jest uszatka błotna, której na terenie parku niestety też jeszcze nie stwierdziliśmy. Być może jest, ale jeszcze jej nie stwierdziliśmy. Najczęściej zajmują już gotowe gniazda, które były wykorzystywane w wcześniejszych sezonach przez ptaki drapieżne, przez szponiaste albo przez dzięciołów. Tutaj mam na myśli puszczańskie gatunki, takie jak sowa, czy chociaż włochatka, czy chociażby suweczka. Także uszatka błotna buduje gniazda bezpośrednio na ziemi, puszczy w bardzo różnych miejscach, w budkach lęgowych, w dziuplach naturalnych, także w jakichś dziuplach wykutych większych przez dzięcioły. Puchacz również potrafi zbudować gniazdo, może nie zbudować, a wyprowadzić lęgi bezpośrednio na ziemi. Puszczyk mszarny niezwykle chętnie wykorzystuje złamane drzewa, jakieś sterczące kikuty drzew i tam wyprowadza lęgi. I oczywiście w dziupli włochatka. I teraz przejdziemy do krajowych gatunków sów. Słów kilka. Proszę Państwa, jesteśmy w tej dobrej sytuacji, iż nasz kraj zlokalizowany jest w takiej strefie przejściowej, a to oznacza, iż spotkamy tutaj gatunki sów charakterystyczne dla północy, południa, wschodu czy też zachodu. Na terenie naszego państwa zaobserwowano, czy też stwierdzono około 13 gatunków sów. No, nie wszystkie są sowami lęgowymi. Sowy, które tutaj widzimy, mamy szansę również spotkać na terenie Puszczy Augustowskiej Wigielskiego Parku Narodowego. W okolicach, na południe od Augustowa, w okolicach Białobrzegów, chyba jeszcze gnieżdżą się puchacze, puszczyk, w zależności od wielkości, puszczyk uralski, to jest puszczyk zwyczajny, uszatka błotna, uszatka zwyczajna, płomykówka, pójćka, włochatka i suweczka. Uszatka, pomimo tego, iż jest w naszym kraju bardzo popularna, jeśli chodzi o liczebność, druga pod względem występowania, tak ujmując ją bardzo statystycznie, niemniej jednak nie widujemy jej aż tak często, nie słyszymy jej aż tak często. W okolicach Mikołajewa jest jedno miejsce, gdzie uszatki czasami się odzywają. No niestety płomykówka przeżywa swój bardzo taki intensywny regres. Płomykówka zamieszkuje stare budynki, ruiny, wieże kościołów, poddasza, jakieś otwory wentylacyjne. W związku z tym, iż wykorzystujemy coraz to doskonalsze materiały budowlane, iż zamykamy te potencjalne miejsca rozrodu, płomykówka nie ma możliwości wyprowadzania lęgów z sukcesem. Aczkolwiek jest sobą również słyszaną, spotykaną, najbliższy nam na odległości od Krzywego, jeszcze nie tak dawno na Półwyspie Wigierskim w klasztorze gnieździły się płomykówki. Niestety od jakiegoś czasu również nie są tam widywane. Pójćka, gatunek typowo polny, może nie typowo, gatunek krajobrazu rolniczego, ale ekstensywnego, takiego prymitywnego. Mi zawsze na pójćkę bardzo odpowiadały obszary Leszczewa. Teren pofałdowany, urozmaicony ekologicznie. Różne siedliska, zdarzają się tam również stare drzewa, stare wierzby, gdzie pójćka bardzo chętnie buduje gniazda. I tam rzeczywiście pójćkę można usłyszeć. No i włochatka, suweczka, dzisiaj te grupy puszczańskie będą miały okazję usłyszeć, aczkolwiek suweczka, to wiem z doniesień kolegi, odzywa się regularnie również w Krzywym. Płomykówka, jest to sowa z grupy płomykówkowatych, bardzo stara, skamieniałości
pokazują nam, że już 65 milionów lat temu płomykówka występowała. Cała pozostała grupa słów, o których mówimy, puszczykowate, jest grupą zdecydowanie młodszą. Płomykówka ma dość straszny odgłos, tak? Takie dźwięki, które wydobywa, stąd też może niejednokrotnie była bardzo, bardzo źle traktowana, unikano kontaktu z nią. To jeszcze tak tylko szybciutko powiem nieco o tych naszych ulubionych sowach, o włochatce i suweczce. Po to chyba na dzisiaj najbardziej nastawiamy się na wejście w jakiś kontakt słuchowy z tymi sowami. To małe sowy. Małe sowy, które gniazda budują w dziuplach dzięciołów. Włochatka często wykorzystuje dziuple wykute przez największego naszego dzięcioła, czyli dzięcioła czarnego. Jak na nią spojrzymy, to mamy wrażenie, że ta szlara wyraża jakieś takie zdziwienie, prawda? Jakieś zaskoczenie. Jest bardzo, bardzo wyrazista. Oczy czerwone. Przepraszam, żółte, a to sugeruje, że jest skłonna do polowania nawet w ciągu dnia. Gatunki podobne to kujczka i suweczka. I o tej suweczce jeszcze słucha. Kilka. Sowa, która niejednokrotnie przesiaduje na czubkach drzew. Są to, zdarza się, drzewa iglaste. Widzimy takie ptaki, w ciągu dnia nawet siedzące, gdzieś wysoko, na najwyższych gałęziach. Niejednokrotnie jesteśmy przekonani, że to takie pospolite jakieś drozdy. Warto wtedy sprawdzić, czy przypadkiem nie jest to suweczka. Stoi i siedzi w takich miejscach wyeksponowanych. Pomimo tego, że najmniejsza, to bardzo agresywna, bardzo żywotna, wspaniały myśliwy. Jak już mówiłem, poluje także w ciągu dnia. Suweczka jest związana z drzewostanami iglastymi, ze świerkiem, a szczególnie w świerkach, w drzewostanach świerkowych zakłada swoje lęgi. Jest to związane z obecnością, większą obecnością kuny w takich drzewostanach. Jeżeli jest kuna, to nie ma łasicy, a łasica z kolei jest największym wrogiem suweczki, bo może wejść do jej dziupli, no i tam przyczynić się do uśmiercenia całego lęgu. Są gatunki sów, które bardzo, skoro już jesteśmy przy temacie lęgu, które bronią swoich młodych, ale są też sowy, które potrafią porzucić już bardzo mocno zaawansowane w rozwoju pisklęta. Mówię tutaj o puchaczu. Pomimo tego, że duży, że silny, to spłoszony, przestraszony może porzucić lęgi. Inaczej zachowuje się puszczyk chociażby uralski, który jest sobą niezwykle agresywną. Dochodziło do takich sytuacji, iż fotograficy, chcąc fotografować gniazdo puszczyka uralskiego, wchodzili w bliski kontakt, czy też w sąsiedztwie pojawiali się gniazda, no i byli atakowani ze skutkami takimi raczej smutnymi. Chociaż też nasz puszczyk, ten puszczyk zwyczajny, bardzo pospolity, potrafi również zajadę swoich młodych chronić. Proszę Państwa, to oczywiście tyle tytułem wprowadzenia. Oczywiście dzisiejszym kulminacyjnym punktem jest to wyjście w teren, no i wprowadzenie na słuch. Opowie o swoich spotkaniach z sobami. Tu mamy puchacza, który jest młodym osobnikiem, tylko nie jest puchacz u nas z ludowym, jest nie bardzo narodowym, tylko w kadzidłowym. Pana doktora Krzywińskiego, tak? Jest tam ten ośrodek taki pokazowy, naukowo-badawczy i jest tam wiele hektarów pod ogrodzeniami podzielone, jest oczywiście wszystko na kwatery, tam się przychodzi od kwatery, od jelenia do jelenia, od gatunku do gatunku, w górę, nie przez bramę. Zwierzęta mogą pójść, tylko turyści wchodzący, czy osoby odwiedzające to placówkę wchodzą górą po drabinie. I pamiętam, że wchodziłem tam, gdzie za całym szeregiem turystów wchodzę po drabinie, schodzę i widzę między stopami, że patrzą na mnie oczęta puchacze. A tu siedziały dwa puchacze takie młode, jak jednego wziąłem pod pachę, oczywiście ze zgodą pana doktora, zrobiłem sobie zdjęcia. U nas na terenie parku nie ma puchaczy. Teraz pan bym odczuł, kiedyś historyczny rzecz, sięgając wstecz, mieliśmy taką głowę. Tak, to Komitet Ochronologów organizował, mieliśmy taką akcję ogólnopuszczańską. Lasy Państwowe były zaproszone do współpracy, nasi pracownicy, jednego dnia wyjechaliśmy wszyscy po to, żeby prowadzić na suchy, wabić sowy. To był luty, pamiętam, że to był dzień, były dwa dni, wiatr wiał mocny i w jednym z miejsc bodajże na Wyszczewie, na wapu puchacza, coś tam się odezwało, coś się wiatru i to zostało tak awansem
że mamy puchacza. Tylko następnego dnia potwierdzaliśmy to, już była flauta, nie było wiatru, było cicho, wyjechaliśmy, nastawiliśmy w tym samym miejscu wap puchacza i na wap się odezwało, ale psy też. I to omyłkowo zostało tam. Ktoś coś usłyszał w tej grupie i to oczywiście żeśmy anulowali tę obserwację puchacza na terenie parku. Nie mamy, puchacz jest delikatnym zwierzęciem. Artura Tabora, tak to była Artura Tabora, chyba materiał. Artura Tabora, świętej pamięci, znanego fotografa, był materiał, znaliśmy się. Zresztą na dzień przed wjazdem do Mongolii, gdzie zginął, dzwonił do mnie po to, żeby... miałem puchatkę namierzoną właśnie tam gdzieś dla niego do Słów Polskich, bo wydał fajną książkę Sowy Polskie w pierwszym wydaniu. Był komplet taki jakby monograficzny wszystkich gatunków poza sową głodną. A w tej chwili wyszła nowa książka, już pośmiertna żona jego wydała i tam jest komplet wszystkich sów. I on właśnie opowiadał, siedząc przy puchaczu. Jest to bardzo delikatny gatunek. Jedno wejście, jeden kontakt z człowiekiem jest pozamiatane i już jest rzucony lęk. Także to tym się mogą zajmować albo profesjonaliści, albo w ogóle nie należy się tym gatunkiem interesować. I on opowiadał mi to, pamiętam, kiedyś siedział w tej czatowni, gdzieś tam przy tym i deszcz lał. W strugach wody nieruchomo, zanurzony zupełnie tam przy tym przez dwie doby, skostniały przesiedział, zmarznięty i później jak ta samica odleciała z lęgu, po to, żeby się najeść, pozostały jaja, on chciał wyjść, to musiał się od początku nauczyć chodzić. W takich warunkach przyszło mu to fotografować. W każdym razie jest to bardzo, bardzo, bardzo delikatny, wrażliwy na obecność człowieka gatunek, chociaż znam historię, że ktoś przyszedł w lasach z robotnych, znalazł, tak, do leśniczego, to leśniczy przyszedł, znowu poszedł, a jak leśniczy to trzy razy był poszony, mimo wszystko udało się tego puchacza, temu puchaczowi lęk wyprowadzić. Tutaj mamy słóweczkę. Przecież to też jest nie to tak przypadkowo, byłem w Bajerwaldzie, jeździłem po świecie za niedźwiedziami, chciałem sfotografować ich w Bieszczadach, w Tatrzańskim Parku i Słowacji i tak dalej. W różnych miejscach i w końcu pojechałem z telewizyjną na niedźwiedzia, wróciłem właśnie z Sowem. To tyle z moich doświadczeń, bo tak jak mówiłem, Sowy robię przypadkowo generalnie ssaki. Są obiekty moich zainteresowań, to one są prawdziwym przeciwnikiem, a tutaj mamy taki przykład zabiegów ochronnych, które są realizowane. Między innymi ochrony sów. Jak Państwo jesteście czasami w lesie, to widzicie takie pomalowane drzewa w ten sposób. Jak po suszy łowy. To nie są drzewa przeznaczone na wycięcia, to w lasach Państwo gdzieś tam się znaczy, punktuje drzewa na trzewieżach. Przez taki późnych u nas w PJ po suszy łowy, rok, numer drzewa, to chyba jest na krzywym zrobione, tak? Ludzie nie widzę. Nie. I to jest taka jedna z form zachowania drzew suchych po to, żeby miały szansę to przypadzięciowe gdzieś tam się wkuć i w kolejności korzystają z tego sowy. Ja chyba wszystko. Teraz dziękuję. To jeszcze raz ja wracam. Jak Państwo się dobrze orientujecie, Wigielski Park Narodowy to obszar Natury 2000, Ostoja Wigielska i też północna część obszaru Puszczy Augustowskiej. I w związku z tym była robiona u nas dokładna inwentaryzacja i roślin, i zwierząt, dokładny opis do planu ochrony. I tutaj dla Państwa przygotowałam informacje o gatunkach naturowych, czyli tych gatunkach, które są cenne z punktu widzenia Unii Europejskiej. I w przypadku sów jest to puchacz, słóweczka i włochatka. No i tutaj puchacz jest napisane, że są pojedyncze osobniki, ale jego gnieżdżenie jest prawdopodobne. Tak to ujęły osoby, które sporządzały robiły te badania. Także ten puchacz prawdopodobnie u nas jest. Kiedykolwiek Państwo zobaczycie albo usłyszycie puchacza, to prosimy o informację zwrotną do nas. No i słóweczka i włochatka u nas występują w liczbie kilkudziesięciu par, gdzie dokładnie, no to przedstawiają mapy. Tu mamy mapę występowania słóweczki. Ten obszar był dokładnie przebadany. No i kropkami są zaznaczone miejsca, gdzie ta słóweczka była słyszana. Tutaj w tej południowej części parku, czyli tutaj mamy już ten obszar Puszczy Augustowskiej. Puszcza Augustowska ciągnie się aż tutaj, więc tutaj się koncentruje ta słóweczka, ale też w tej środkowej części parku. Podobnie jest z włochatką. Też najwięcej stwierdzeń było tutaj w tej części południowej, jak to Tomek używał określenia puszczańskiej.
W lutym 2015 roku prosiliśmy się do kolegi, musieliśmy go wielce namawiać, żeby nam pokazał sowę jarzębatą. Powiedział, że widział tą sowę, ale właśnie w przypadku ptaków to jest tak, że jeżeli zjeżdżają się duże grupy obserwatorów, ornitologów, to te ptaki się płoszą. I ten kolega jest wielkim miłośnikiem ptaków. I powiedział na początku, że nie, bo nie będziemy płoszyć tej sowy. Jakoś uprosiliśmy, pojechaliśmy. I co ciekawe, to było na bagnach koło Lipska. Udało nam się ją spotkać w ciągu tam 3-godzinnego spaceru. Sowa jarzębata, tego jeszcze nie powiedziałam, co to za stwór, sowa jarzębata. Także poza tymi sowami, które u nas występują i solęgowe, możemy się spodziewać także gości. Oprócz sowy jarzębatej, sowę śnieżną, ale też puszczyka muszarnego czy puszczyka uralskiego. Także warto widzieć, jak inne sowy wyglądają, bo może nas czekać miła niespodzianka. Także na tym ja kończę swoje opowieści. Myślę, że już najwyższy czas, żeby wyjść w teren. Dlaczego?